Witam w kolejnym odcinku z serii Eurotrack. Dziś, jak widać, tutaj kurs już jest kurs mamy. Będziemy jechać z Lipezgi do Szczecina i wieziemy trociny. Mamy być tam na 3:37 w środę. Więc tak, już zaczynamy jazdę. Nawet nie pamiętam, gdzie skończyłem, tak? O, na środku ulicy skończyłem. No ale już zaczynamy i jedziemy. 5 godzin nam zostało, spróbuję to do 3 zrobić i przerwę nagrywanie i później nagram następny odcinek. Ograniczenie mamy do 50, spróbuję znaleźć gdzieś, gdzie można szybciej jechać w końcu. Jest 90, już możemy jechać. Tak będziemy jechać. Więcej nie możemy. Przekroczyliśmy trochę prędkość, trochę, nawet za dużo, bym powiedział. O, i można w końcu 80 jechać nawet. No, odcinki teraz się też będą coraz dłuższe robić, coraz wyższy level będę wybijał, trasy będą dłuższe, to odcinki na pewno dużo dłuższe będą, ale będę może nagrywał nawet w 3 częściach. Znowu lagi, coś wskoczyły mocniejsze. Szybko odpisać. Już. Mam nadzieję, że tu się więcej nie powtórzy.
jeszcze mamy godzinę, będziemy tu jechać w grze, czyli może z jakieś 15 minut więcej. Zobaczymy. Ale tam nawet ta koparka pracuje. Szkoda, że nie można tutaj szybciej jechać. Mamy być za 17 godzin. Pozostały czas, a ja mam być na miejscu za 4. Zdążymy. Ręczny przypadkowo włączył. A, się zagapiłem w telefon. Mi jakaś wiadomość przyszła. I prawie bym uderzył. Tego przepuszczę, co jedzie za mną i wtedy będę próbować go wyprzedzić. Chyba się nie uda. Teraz trzeba będzie. Uda się go wyprzedzić? Uda. Jak miałoby się nie udać? Mam w planach kupić kierownicę i grać na kierownicy. Jak patrzyłem, ceny to drogie są na razie kierownice. Zmiana pasa z powrotem na ten. Przejadę, może się uda do następnego przejazdu i do następnego zajazdu, znaczy się, i będzie koniec odcinka, a jak nie, to po prostu skończę. Z mi ten telefon tak miga. Miga mi telefon, nic mi nie przychodzi. Zatankować nie trzeba na razie. Nóż uderzył we mnie, nawet widział, że mam kierunkowskaz włączony. Głupek jeden. A zmęczony jestem od
Wczoraj biegłem w biegu charytatywnym i na 10 km mnie całe nogi bolą. Potem jeszcze miałem ze szkoły kajaki. To też, jak wróciłem tu, wyszedłem jeszcze na urodziny do znajomego. To też trochę męczące było. Późno poszliśmy spać wszyscy. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdę szybko spać, bo rano mam, no w sumie nie rano, po południu mam jutro mecz. Zaraz zjazd będzie trzeba pas zmienić. Męczy mnie to jechanie cały czas jedną prędkością, bym chętnie sobie pojechał szybciej, ale nie mam zamiaru mandatu płacić za przekroczenie prędkości. W jakim mi to zajmie dojechanie tam? Włączymy radio na chwilę, może zadziała. Cokolwiek. Mamy coś w odtwarzaczu wgrane? Nie ma nic. Znajdziemy coś polskiego. Zaczniemy od tego. Jak się włączamy, będziemy jechać. Jeszcze nam zostało 185 km i 2 godziny 59 minut. Mamy dojechać tam na trzecią. 3:20. Znów zjazd, trzeba zjechać. Zarzuciło. Dobra, radio nie działa. Pojedźmy jeszcze kawałek, zjedziemy na pobocze i zakończymy ten odcinek, bo zbliża się koniec. Też nie chcę przyciągać, bo mówię, potem długo się filmiki obrabiają i jeszcze jeden bieg. I już zmniejszymy tylko na. Dziękuję wszystkim za uwagę. Następny odcinek się pojawi wkrótce. Wy subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dziękuję wszystkim.